Witam Państwa serdecznie. Z tej strony Paweł Jaworski, program w służbie Bogu i Ojczyźnie. Moim Państwa gościem jest Pan Wojciech Cejrowski, dziennikarz, podróżnik, fotograf, autor wielu książek, a przede wszystkim dla mnie osobiście to jest najważniejsze, Polak katolik. Witam serdecznie Pana. Dzień dobry. Czy Pan szczęść Boże woli, czy co Pan woli? Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Panie Wojtku, dziękuję pięknie, że skorzystał Pan. Panie Wojtku, to do hydraulika Pan mówi. Proszę Pana, Polska jest krajem Panów. I Pan jest Pan, ja jestem Pan i Rzeczpospolita Szlachecka była. Zachęcam wszystkich, żeby używać tych form. One w wielu językach zanikają i to jest niedobrze. Bo na obraz Pana zostaliśmy stworzeni i mamy być Panami. Mamy panować nad ziemią, czynić ją sobie poddaną. Pan to jest opiekun pewnego terytorium albo zjawiska, albo swojego domu. Zarządza czymś. Mężczyzna powinien właśnie bardziej męski się stawać. Czyli witam Pana. No, witam Pana, witam Państwa, tak. Nie witam trzeba Pana. Nic więcej robić. Pan Wojtek to już jest takie... Panie Wojtku, Pan mnie tu może, mnie Pan śrubkę naprawi. Dziękuję pięknie, że przyjął Pan zaproszenie do mojego programu. Jestem zaszczycony. Tak, ale niech Pan powie wszystkim, ile to trwało. Myśmy się spotkali na Marszu Niepodległości. Na Marszu Niepodległości 11 listopada na stulecie. Tak, wcześniej obserwowałem, jak męski różaniec się odbywa. Rozwija. To w sieci oglądałem, podobało mi się, bo jest zanik męskich postaw. W wodzie Warszawy, tu Pan ma studio w Warszawie, to o Warszawie powiem, jest pełno żeńskich hormonów z pigułek antykoncepcyjnych i tego nie filtrują żadne filtry, żadne oczyszczalnie ścieków i potem z kranu, mężczyźni z warszawskiego kranu, pijąc wodę, robiąc sobie kawę czy herbatkę, wtrążalają babskie hormony, cycków dostają, zanika testosteron. Zresztą widać po wynikach wyborów. To nie wiem, czy to się aż tak przekłada. Panie, proszę Pana. Przede wszystkim, no oczywiście zna Pana od strony Boso przez świat, bo jako młody człowiek oglądałem te seriale, ten program, który jest, uważam, zresztą bardzo dobry i naprawdę byłem pod wrażeniem, do tej pory jestem, ale przede wszystkim zwrócił Pan moją szczególną uwagę i jakby zaimponował Pan mi, jak w krótkim filmie, takim promującym męski różaniec, powiedział Pan krótko o tym, na czym polega polskie męstwo, znaczy w ogóle na czym... Kto jest mężczyzną? Co znaczy słowo mężczyzna? Że mężczyzna jest dzielny, wierny, twardy, ale też kochający i przede wszystkim, że mężczyzna na kolanach klęka tylko przed Bogiem i to jest naprawdę prawdziwe męstwo. Jak to się stało, że Pan, no co Pana zainspirowało, żeby nagrać ten film, który zresztą bardzo... A już wie Pan, nie pamiętam. Ogólnie mnie wnerwia to od wielu lat, że jest właśnie zanik męskich odruchów, męskich postaw, że to jest... Przez społeczeństwo nawet w pewnym sensie krytykowane. Jak facet się zachowuje jak facet, bo powinien razem z nią zmywać naczynia, to kochanie, ty jeden talerz, ja drugi talerz. Nie! Dokładnie odwrotnie. Facet powinien powiedzieć, kochanie, w ogóle nie będę zmywać i ty też nie będziesz zmywać, kupię ci zmywarkę. Od tego jest facet, a nie od tego, żeby dzielić po równo. Równo nie znaczy dobrze. Równo nie znaczy sprawiedliwie. Bardzo często mylimy też słowo równo ze sprawiedliwością. No jakbyśmy tort podzielili na równe kawałki i dwuletnie dziecko by dostało taki kawałek jak Pan, to dla Pana za mały, a dla tego dziecka choroby dostanie. Więc równo też nie jest dobrze. Zanik męskich postaw ogólnie obserwuję jako antropolog i w związku z tym, że to mnie wnerwia, zwracam pilną uwagę na wszystkie takie miejsca, gdzie trochę męskości pozostało. Jak dowiedziałem się, że istnieje męski różaniec, to mnie zaciekawiło. Najpierw się w Wielkiej Brytanii dowiedziałem od ludzi, którzy organizowali mój występ tam, że tam facetów się spotyka raptem 9 czy 11 było i pokazali mi jedną fotkę, jak oni klęczą przy tralkach, jeszcze tralki w tym kościele zachowane, nierozwalone i trzymają łapami męskimi różaniec i takim głosem odmawiają. To jest jak Boga Rodzica pod Grunwaldem. To jest piękne. Tak? To jest zupełnie inne przeżycie niż moja mamusia pełna moherów, która przychodzi po południu na spotkanie starszych pań i one cienkim głosem odmawiają swój różaniec. To są dwa różne różańce. Tak. Udowodnione jest, że znaczy na takiej pielgrzymce, jak byliśmy wszyscy mężczyźni u tronu królowej na Jasnej Górze, była konferencja i właśnie jeden z kapłanów mówił, że jak facet się modli, ojciec rodziny się modli, to dziecko w przyszłości prawie w 80% będzie kontynuowało tę modlitwę, będzie ją pamiętało. Z kolei jak mama się modli, to jest dużo mniejszy ułamek, także jakby męski różaniec to jest taki symbol, że głowa rodziny bierze się za modlitwę i za tym idą właśnie rodzina, dzieci. Panie Wojtku, spotkaliśmy się na ja męskim... Ja panu dam pana Wojtka. Przyjął pan zaproszenie na męski różaniec rok temu, męski różaniec na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. W tym roku będziemy również uczestniczyli z tą inicjatywą Męski Różaniec Żołnierzy Chrystusa
na Marszu Niepodległości. Ataki są. Jest pod tym, w tym roku jest hasło Ups. Marszu Niepodległości. Miej w opiece naród cały. Jest to cytat z pieśni. Mhm. I oczywiście jest taki mem, zdjęcie, taka fotografia ręki z różańcem. I oczywiście lewackie jakby środowiska negują już to. Mówią, że to jest jakiś kastet, że to jest jakiś przejaw siły. Jak pan do tego się odniesie? No bo to jest kastet i przejaw siły. To w ogóle bym się ucieszył, że tak mówią. Tylko po co pan ich słucha? Po co pan z diabłami rozmawia? To egzorcysta nawet powinien ostrożnie podchodzić do zagadnienia. Nie wdajemy się ze złym w dyskusję, bo nic dobrego z tego nie wynika. Złego należy mieczem ognistym przegonić, jak pokazał Archanioł Michał, a nie wdawać się w dysputy, negocjować coś. Jeżeli im się to kojarzy z kastetem, to jak najbardziej poprawnie, gdyż święci nawet mówili, że odmawiając różaniec, tak jakbyś strzelał z tych kulek do szatana. Jeżeli zawiążesz sobie na łapie różaniec, to rzeczywiście jest modlitewny, ale kastet. Trudniej trochę było duchowy kastet. Normalną krzywdę zrobić, aczkolwiek. Jeden mój znajomy spośród tej Polonii angielskiej, która mnie zaprosiła i tam widziałem to pierwsze zdjęcie, on robi w tej chwili różańce wojskowe z żelastwa jakiegoś na takiej lince węglowej, żeby dało się przeciąć twarz, jakbyś musiał się bronić i chlasnąć atakującego przeciwnika krzyżem, to twarz rozwalisz. Ludziom się to może wydawać szokujące. To proszę sobie obejrzeć film Krzyżacy i zobaczą Państwo wojów, rycerzów, którzy klękają na polu, żeby się pomodlić przed bitwą i co wbijają przed siebie? Miecz, który był jednocześnie krzyżem, i miał ryngrafy w różnych miejscach poprzyczepiane. Czyli pewnie relikwie jeszcze też. Walczyli krzyżami w łapie. W tę stronę się modlę. Ale jak muszę złapać, to się też bronię krzyżem. No i różaniec pomieszany z kastetem, bo zrobiony ze stalowych kulek na węglowym sznurze, wcale mnie nie oburza. Oni chodzą po arabskich dzielnicach jakichś, bo muszą czasem kupić kebab dla rodziny albo taki szlak prowadzi. On mówi, ja się tam boję chodzić. Z nożem w Anglii nie mogę. Z różańcem jeszcze nie zabraniają. To se zrobiłem taki, który w razie czego mogę się obronić, owinę wokół łapy. Jak pierdyknę, to zaboli. Dokładnie. Panie Wojtku, proszę pana. No, jesteśmy świadkami, jak ta ideologia tutaj atakuje naszych najmłodszych. Która? Ideologia LGBT. A, to świsto. Chodzi do szkół. Hmm. No i pan jeździ po świecie, niech pan powie, jak to wygląda na świecie, no i też jakby mamy świadomość, że to jest, no, nasze pokolenia przyszłe są bardzo w dużym niebezpieczeństwie, no bo najmłodsi ludzie, skoro teraz jest taki kryzys wiary i widzimy to po młodych ludziach, że nie garną się specjalnie do kościołów, to co będzie, jak ta ideologia, która jakby jest sprzeczna w ogóle z nauką kościoła, no przejmie tutaj inicjatywę, co będzie z naszym narodem? Powiem panu tak, trochę wszystko jedno, co na świecie, bo pan mnie o to zapytał. Pierwszą frazą swoją, niech nam pan opowie, jak to tam jest na świecie. Znaczy, czy no... Ja bym się na świat nie oglądał. Polska ma być inna, jest inna, bo u nas kościołów pełno i jak człowiek potrzebuje na szóstą pójść na mszę, to do dowolnego w kraju przyjdzie i rzadko kiedy się pomyli. Czasami na wioskach zimą jest wcześniej, robią o piątej, bo się robi ciemno i zimno. Ale trafienie w mszę nie jest kłopotliwe. W innych krajach jest kłopotliwe. W Polsce nie słyszałem, żeby wyburzano świątynię. Nawet jak zalewają jakąś wioskę, bo powstaje tama, to kościół zostaje tam na dnie. Nikt się nie ośmiela w Polsce wyburzać kościołów, a we Francji rozwalają. Pomimo protestów wiernych ludzi, którzy uważają, że to zabytek. Kompletnie nie wierzę, ale no przecież taki ładny kościół tyle set lat ma, jak możecie to wyburzać? Więc ja bym się nie oglądał na to, jak to jest w innych krajach. I pod żadnym względem. Obserwuję inne kraje raczej w kierunku inspiracji. Systemy podatkowe mi się gdzieś podobają, albo podejście do prawa własności w Stanach Zjednoczonych, do obywatela, który może zrugać policjanta, a to mi się podoba w Ameryce. Więc szukam rzeczy smacznych za granicą. Natomiast pan mnie teraz zapytał o rzeczy niesmaczne. Nie patrzę na to, bo jeszcze A, ubrudzę się, albo B, przestraszę się, albo C. To zjawisko najczęściej następuje w Polsce. Politycy bardzo często mówią, ale przecież za granicą, w związku z tym u nas też tak być musi, bo przecież cała Europa już wprowadziła coś tam, to przecież u nas też tak musi.
oglądanie się na to, co się stało złego za granicą, prowadzi dokładnie do tego, że jesteśmy mniej odporni na powiedzenie, ale nie, zaraz, nigdy w życiu. No ale jak nigdy za granicą? Ale w ogóle mnie nie obchodzi, co za granicą. Tutaj ma nie być tego. Za granicą zajmę się później. No tak, ale też jesteśmy świadomi to, co powiedział święty Jan Paweł II, że trzecia wojna światowa to nie będą czołgi, samoloty, tylko diabeł zaatakuje rodziny. No i też jakby zdajemy sobie sprawę, że to się teraz dzieje. Ludzie odchodzą od sakramentów, też dzieci często nie są już chrzczone. Czy jaki ratunek pan widzi? Czy Polska się nawróci? Czy po prostu jesteśmy już jakby z perspektywy z czasu skazani na tą falę laicyzacji i tą modę, która płynie z zagranicy? Tam nigdy nie jesteśmy skazani na nic, natomiast Polska ratuje się wtedy, jak dostanie po nerkach porządnie. Wtedy Polak nagle się staje taki, jak był kiedyś, albo jakby chciał być. Więc przydarzy się jakieś nieszczęście być może i ono nas rzuci na kolana. W pozytywnym sensie. Też. No, tak. Zwał jak zwał. Nieszczęście albo cud, obojętne co to będzie, ale wtedy Polak w takim... Pan Bóg często przychodzi przez nieszczęście w właśnie, takim napędzie rzuca się na kolana, nagle mu się przypomina, że przecież dawno nie był u spowiedzi, teraz trzeba pójść, kościoły robią się pełne. Przez jakieś nieszczęście to przyjdzie. Tego się obawiam. No właśnie też jakby będziemy obchodzić za rok rocznicę Cudu nad Wisłą, stulecia Cudu nad Wisłą i pamiętamy oczywiście z opowieści, ewentualnie z lektury, jak Polska, jak Warszawa szczególnie, kościoły były otwarte przez całą dobę, była adoracja Najświętszego Sakramentu, ludzie modlili się bardzo żarliwie i Matka Przenajświętsza uratowała Polskę przed Warszawę, przed najazdem tutaj. I, no i mamy świadomość też jako wspólnota katolicka Żołnierzy Chrystusa i inne wspólnoty, pragniemy właśnie powtórzyć to wszystko, żeby nakłonić naszych rodaków, a to do tego, żeby wyjść na ulicę, żeby modlić się tego dnia, żeby... No to najpierw musi pan księży nakłonić, żeby oni chcieli wychodzić z monstrancją nie tylko na Boże Ciało i szybko dookoła kościoła i do domeczku, tylko żeby korzystali z własnych rąk. Ja kiedy stoję i książki podpisuję przed każdym występem moim i wypatrzę księdza, tylko musi być w sutannie i w koloradce, to proszę o błogosławieństwo poprzez nałożenie rąk. To tylko kapłan dostał takie dary, kiedy był święcony na kapłana, tylko on może takiego cudu dokonać i nałoży mi te łapy, krótką modlitewkę odmówi, coś się zdarzyło. Księża, nie wiem, czy się krępują teraz, czy nie bardzo dowierzają we własną moc, no to nie jest ich prywatna moc, tylko dostałeś depozyt, człowieku, korzystaj, sakramentalia wszeróżne, wystawiaj te monstrancje, chodź z nią, kropidło. Ja mojego proboszcza na wiosce nie mogę namówić, żeby on w niedzielę, w czasie sumy, czy przed, czy po, wyszedł pokropić stragany. Mówię, Zdzichu, spróbuj raz. Zobaczysz, że przepędzisz tych dziadów, którzy w niedzielę stragany rozkładają pod kościołem. Odpust, to jeszcze bym może oko przymknął, bo to jest ku świętości. No te tam papierki sprzedają i duperelki krzyżyki. Inne i krzyżyki, bo jest odpust. Natomiast co niedzielę u nas przed kościołem się rozstawiają straganiarze. Jakby ksiądz wyszedł i po prostu zaczął święcić tak kropidłem w czasie mszy, to by ich parzyło na ryjach i może następnej niedzieli, wiesz, to jakoś tak dziwnie, do innej wioski pojedziemy, bo tutaj tak dziwnie jest, pomidory mi zgniły, jak pokropił. Więc wracając do głównego wątku, najpierw pan musi namówić księży, żeby oni wyprowadzili naród na ulicę, w cudzysłowie. Jeżeli ta setna rocznica ma zaistnieć, to jakiś ksiądz Skorupko czy jakiś inny musi być jeden, drugi, trzeci, muszą się dogadać, a oni nie bardzo chcą, bo to jest mieszanie się do polityki i tak dalej. No musieliby wyjść. Czy mamy świadomość, poza że schemat. Kościół się włączy oczywiście, jak i cały naród. No, będziemy robić wszystko, żeby tak się stało. A propos kościoła, no bo też teraz odbywa się ten synod amazoński, trwa w Rzymie. Jak pan do tego się odniesie? No, słyszałem, że są takie postulaty, żeby żonaci mogli stawać się kapłanami, diakonat kobiet, tego typu rzeczy, czy... No wiadomo, to są takie czasy, kiedy młodzi ludzie nie odpowiadają na powołania kapłańskie, jest kryzys tego. Większość kapłanów jest już sędziwego wieku i no i mamy świadomość, że jak oni odejdą na emeryturę, będzie problem, tak, jeżeli chodzi właśnie o kapłanów. A jaki problem? No, że jest mało kapłanów. A to jest problem? Mają być dobrzy, a nie dużo.
Czyli nie chodzi o jakość, nie chodzi o ilość, tylko o jakość. No Pan Bóg przegnał Izraeli z ich ziemi na 70 lat, tam do Babilonii na wygnanie poszli, żeby to się towarzystwo oczyściło. Nasłał bandytów na nich, żeby wyrżnęli w pień większość narodu na miejscu. To było po coś przez Pana Boga dopuszczone. Oczyścić, wypalić w tyglu, śmiecie odrzucić, plewy wywalić. No w kościele jest podobne zjawisko, księża to są ludzie, no i jak tam są plewy, to moim zdaniem lepiej, żeby odpadły. No seminaria są puste, to nas martwi, bo ja pamiętam w Pelplinie, środa chyba była dniem dla kleryków, kiedy oni mogli wyjść na miasto, to się w Pelplinie czarno robiło, jak wyłazili na ulicę. 200 alumnów tam było, a teraz jest 12 na wszystkich latach, no to szkoda na ten budynek patrzeć i na zanik powołań. Ale to jest po coś. Czyli myśli Pan, że to jest kwestia oczyszczenia? Ma być księdzem, ma być porządny ksiądz. Może to o to chodzi, o oczyszczenie. Ten synod amazoński, to nawet nie słyszałem, co to jest, jakby dziwnie się nazywa. Czemu amazoński teraz no, jest, proszę Pana, na Watykanie? Co to Amazonia? Przede wszystkim, no właśnie, chodzi też, że chcą wprowadzić diakonię kobiet. No to chyba... To herezje są. To herezje. To są wprost herezje i papież obecnie urzędujący, tak jak słyszę, o nim. Nie sprawdzałem u źródła, nie mam jak do niego pójść i zapytać go, papieżu, odpowiedz mi na to pytanie. On głosi herezję moim zdaniem od czasu do czasu, kiedy tam chce Ojcze Nasz zmieniać i inne rzeczy robić, więc staram się go nie słuchać, bo mnie, kiedy nie muszę, bo mnie niepokoi. Pan Jezus, kiedy przyszedł do steroryzowanych swoich apostołów, oni za zamkniętymi drzwiami po ukrzyżowaniu skoble pozakładali na wszystkie drzwi, bali się, że po nich przyjdą. Jak w stanie wojennym, jak sąsiada wzięli, z którym myśmy często wódkę pili, jedli kiełbasę i on jest ojcem chrzestnym moich dzieci, jak jego Jaruzelski wziął do więzienia, to myśmy się bali, że po nas też przyjdą. I nie, że on nas sypnie, tylko po prostu ze względu na przyjaźń i bliską komitywę. No i ci apostołowie tacy sami, ze względu na znajomość z Jezusem, przyjdą po mnie. Bali się, zamknęli się, wchodzi Pan Jezus pomimo drzwi zamkniętych i co mówi? Spokojnie chłopcy, pokój wam. Pax vobiscum, wszystko będzie dobrze. Spokojał burzę zawsze. Papież Franciszek nie wprowadza takiego pokoju w moim sercu, ani w kościele, tylko zaniepokojenie. On coś tam powie tu o rozwodnikach, powie tu o czymś tam i człowiek jest cały czas zaniepokojony jego pontyfikatem, bez przerwy zdenerwowany. Benedykt wprowadził spokój, no wprawdzie Niemiec i po Janie Pawle II to była trudna funkcja, ale żeśmy go ostatecznie polubili, wprowadzał pokój. Ja wiedziałem, że tam jak to szef inkwizycji był, to że dziadostwa w kościele nie będzie i z Watykanu może wyczyści brzydkie zjawiska. Natomiast jak przyszedł Franciszek, bez przerwy się oglądamy przez ramię, co znowu powiedział i czy to naprawdę tak powiedział? To tyle na temat wszystkiego, co Jasne. Się dzieje w Watykanie w tej chwili. Niepokój. Niepokój. Panie Wojtku, panie, proszę pana. Naród panów, niech pan pamięta. Panowie szlachta byli w Polsce. Panowaliśmy nad ogromnym kawałem Europy i przywróćmy to. I przywróciłbym jeszcze tytuły szlacheckie. W Polsce to przed wojną zlikwidowano. Tak. Powinny być w dowodach osobistych. Jeżeli mamy księcia w narodzie, on niesie tradycję. Tytuł książęcy wynika z przykazania czcij ojca swego i matkę swoją, czcij swoich przodków, czcij ich dorobek. Jeżeli jesteś księciem zamojskim albo hrabią zamojskim, ja chcę wiedzieć. Brytyjczycy mają swoją dumę ze swojej korony dziedziczonej od wielu pokoleń. Polak też dostałby trochę tej dumy, gdyby się książęta ujawnili. W dowodzie osobistym powinno być napisane, to jest książę, książę krwi. On może jest patałachem, ale z jakiej rodziny? Właśnie, a król, żeby był król w narodzie? Co pan o tym sądzi? No, zrobiliśmy szajs kiedyś dawno temu, gdy zaczęliśmy wybierać królów. To jest koncepcja urocza na początku. Demokracja, wtedy szlachecka, wybierzemy sobie króla. To jest koncepcja urocza, ale to moim zdaniem jest nie po Bożemu. Jak Stary Testament przeglądamy i dojeżdżamy do Nowego, tam nigdzie nie było koncepcji demokratycznych wyborów, tylko ktoś zarządza. Była taka męska postawa, ty jesteś królem, ja cię namaszczę na króla, ty Dawid będziesz zarządzał. Był król, był generał, był przywódca, był szef. Musi być szef, tak jak Lider. Pan Bóg jest szefem. Musi być piramida. Odpowiedzialności również.
ja odpowiadam za wszystkich pode mną. Ty odpowiadasz za to, ty odpowiadasz za to. Ktoś musi wydawać rozkazy i potem ty musisz wydawać rozkazy zgodnie z tymi rozkazami, które z góry przyszły. To jest naturalny porządek świata. Natomiast kiedy zaczynamy sobie wybierać króla, to już jest niedobrze. Demokracja jest systemem wadliwym. On był uroczy na początku, bo nie będzie rządził nami jakiś Henryk z Wielkiej Brytanii, kiedy my tu mamy Stany Zjednoczone, on tu nawet nigdy nie był. I będzie nami zarządzał, to jest niedobre. To jest przemoc. Tak oceniali to ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych. To wymyślmy inny system. Bo jemu się przecież to królestwo nie należy, on tylko odziedziczył. Wymyślmy inny system. I demokracja na początku działa i jest urocza, bo głosują nieliczni. Głosują panowie obywatele. Głosują wykształceni. Głosuje facet, który ma duży majątek i bierze odpowiedzialność za całe państwo w kontekście tego, że on ma tu dużo zainwestowane i zatrudnia 200 osób. Natomiast jak dopuścimy do głosowania wszystkich jak leci, no to tak jak Korwin powiedział, to nie jest mój klasyk, ale ma bystre spostrzeżenia, że dwóch pijaków spod budki z piwem ma dwa razy więcej głosów w demokracji od jednego profesora uniwersytetu. No to się zgadza. I to jest system wadliwy. Więc co z królem zrobić, proszę pana? No gdybyśmy odszukali lineaż i wymyślili figurę taką, kto ma zostać królem, albo gdybyśmy obwołali kogoś królem, to wtedy tak, ale co mamy teraz wybrać na elekcji? Kto miał być królem tam? Royaliści coś twierdzą na ten temat, pan coś wie? Nie. To byłby niezły porządek rzeczy, wydaje mi się. Zresztą, tak jak w niebie, tak? No tak, ale też obserwują państwo procesy historyczne. Wszystkie systemy takie, w których tłuszcza rządzi, demokracja jest systemem, w którym wszyscy, czyli tłuszcza, zarządzamy państwem, one się degradują w kierunku dyktatury zawsze. W tej chwili mamy dyktat kilku największych partii, które zrobiły taką ordynację wyborczą, że nie sposób komuś z boku wejść. Jakby pan był jeden dobry, to pan, żeby w ogóle wystartować w tych wyścigach do władzy, musi pan założyć partię, zebrać 100 tysięcy, zarejestrować, wadliwy system. To powinno być tak, że ja się zgłaszam, ktoś na mnie zagłosuje, tu w tym okręgu nie głosuje. Więc nie wiem, jakby pan chciał z demokracji przejść do królestwa, ale demokracja upada. Ogólnie jako zjawisko na świecie degraduje się w kierunku jakiegoś rodzaju dyktatury. W tej chwili nieobieralni urzędnicy unijni dyktują, jakie prawo ma uchwalić polski parlament. Musimy dostosować polskie przepisy do unijnych. To jest bardzo częsta fraza. Czyli dyktat, czyli demokracja, proszę pana, się rozpada i teraz czekamy, co będzie dalej. To będzie ten kryzys, kiedy Polacy się nawrócą, kiedy upadną władze. Będzie wojna domowa w Europie, uważam też, religijna ona będzie. No widzimy, co się dzieje. No, Arabia się podniesie i zacznie podżynać gardła. No właśnie, skoro jesteśmy przy tym temacie, no rozmawiałem ostatnio z takim naukowcem, który jest osobą wierzącą i mówi, że on prowadzi taką krucjatę, żeby ludzie przyjmowali komunię w intencji, aby Europa została nadal katolicka, chrześcijańska, ponieważ naród, biała rasa to powoli wymiera w Europie i ci, którzy do nas przybywają z Ameryki, oni po prostu, naukowcy to wyliczyli, że to jest nieuniknione. W ciągu 30, 40, 50 lat nie będzie nas, będą tutaj osoby inne, innej rasy i będą, chodzi o modlitwę, żeby właśnie modlić się w intencji tego, aby oni byli, zostali katolikami, aby ta część Europy była chrześcijańska. Jak pan to widzi swoimi oczyma? Nie wiem, czy to źle, że biała rasa zaginie, tak? Nie myślałem o tym w ogóle. Z mojego punktu widzenia źle, ale czy to w przyrodzie ma znaczenie, że biały człowiek zniknie? Tego nie myślałem na ten temat, to mi jest trudno powiedzieć. Oczywiście oburzam się jako biały człowiek, gdybym miał wyginąć. Przykro jest. Naturalny odruch, ale gdzie? Jak? Gdzie? No, chcę swoją kulturę... Czy mowa jest o Europie, ale... Swoją rasę chcę ocalić. Natomiast katolikami powinni zostać, a nie chrześcijanami. Katolikami. Jak pan patrzy na chrześcijan, to tam jest takie badziewie od lewa do prawa, że już nie wiadomo, dlaczego oni używają tego pięknego określenia. Co to są chrześcijanie? Katolicy, no niekoniecznie rzymscy, no muszą być pod papieżem rzymskokatolickim, żebym ja w ogóle chciał z nimi gadać. Jak to są protestanci ze Szwecji, ja pracowałem w Szwecji 10 lat na czarno w stadninie koni i miałem kolegów, którzy do jakiegoś ewangelickiego czy jakiegoś tam innego kościoła chodzili. Tam żadnej religii nie widziałem w tym. Sakramentów nie ma, wszystko wolno, kobieta zostaje biskupką. Nie ma świętych, Matki Boskiej nie ma, Bożej. Tak, nie ma Matki Bożej.
To a propos tego powiem panu anegdotkę. Otóż jak na Jarmarku Dominikańskim stoję, mam stoisko z książkami i ktoś nie przychodzi po książkę, tylko na sępa chce samo zdjęcie z panem Cejrowskim, to mam sławną tabliczkę, dzisiaj nie zabrałem, a powinienem panu kazać zmówić. Nie, mam tabliczkę, zdjęcie ja za Ojcze za Nasz. Mówię, modlitwę. Zdjęcie za Ojcze Nasz ludziom wystawiam. Natomiast jak przychodzi świadek Jehowy, to się da zawsze wyczuć, że to jest Jehowy, po nich widać z daleka. To ja odwracam tę tabliczkę i robię im psikusa, bo tam jest zdjęcie za zdrowaś Mario. Oni odrzucają kult maryjny. Każdy z nich był ochrzczonym rzymskim katolikiem, więc znają tę modlitwę, wiedzą o co chodzi z Maryją, ale odrzucają siłą swojej woli i niewiary. Więc ja wywracam tabliczkę, a dla pana mam zdrowaś Mario. Ale czy ja wolę Ojcze Nasz mówić? Nie, właśnie dla pana mam zdrowaś Mario. Ale czemu? Ja nie chcę. No jak pan nie chce, to pan zdjęcia nie będzie miał ze mną. Będzie wkrótce beatyfikacja sługi Bożego kardynała Wyszyńskiego, który... Tak, no, to się cieszę z tego. Śluby jasnogórskie. Też jakieś mamy szansę właśnie, że Pan Bóg nam daje szansę, aby jednak Polska się nawróciła do Pana Boga. Cała Polska. Wszyscy. No, wiemy, że te śluby jasnogórskie nie zostały spełnione z naszej tutaj winy. Przede wszystkim te grzechy aborcji. 700 dni mija, odkąd no, rząd, który tutaj sprawuje władzę, nie zrobił praktycznie nic w tej dziedzinie, w tej kwestii. Niech Pan się odniesie. Czy Pan widzi ratunek w tej kwestii dla Polski? Tu jest ciekawostka. Dwa wątki pan poruszy. Królewski wątek omawialiśmy przed chwilą i teraz jak pan wspomina Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Ktoś taki, to były figury królów. Tak. To był mój ojciec, kiedy Jana Pawła II w Polsce gościliśmy w Pelplinie na naszej ziemi. To on powiedział, patrz, ostatni światowy monarcha z orszakiem, z tronem, ze wszystkim i namaszczony od Boga. To jest monarcha. Wyszyński też był w pewnym sensie monarchą. Myśmy w Kościele Polskim utracili funkcję prymasa. W tej chwili to jest jakaś figura retoryczna, bo w innych krajach też zlikwidowali. No w innych krajach prymasi byli niepotrzebni być może. Chociaż jak patrzę na to, jak degraduje się Kościół niemiecki, to właśnie może na odwrót. Ta boska figura, że tu jest szef, on jest prymas. Przydałby się taki król, taki monarcha w Kościele Polskim, jakiś numer 3. I może to by Polskę poprowadziło tam, dokąd by pan chciał, bo przetrwaliśmy komunę stalinowską dzięki Wyszyńskiemu, potem Jan Paweł II zrobił swoje, nie będę opowiadał znanych historii. I teraz na te czasy, które mamy trudne, coś takiego by się przydało. A propos parlamentu, mam taką obserwację. Otóż na ostatnim posiedzeniu parlamentu, który odchodzi, gdzie rządził PiS w obu izbach i mógł robić wszystko, uchwalono ustawę o jeździe na suwak i o korytarzach życia. I natychmiast po uchwaleniu ogłosili, że ta ustawa za 2 tygodnie wchodzi w życie. Czyli chłopcy co? Mogliście ustawę aborcyjną przegłosować w identycznym trybie. Nikt mi nie udowodni, że nie można. Skoro ustawę o głupich suwakach i korytarzach życia zrobiliście w 2 tygodnie, to mogliście aborcję zlikwidować w 2 tygodnie. Chała, żeście tego nie zrobili i zbrodnia. I krew na waszych rękach, chłopcy. Wszyscy. Oni zawsze mówią, wie pan, to trzeba procedować, 3 czytania, coś tam, nie wiem, głosów nie ma i coś tam tego. Dało się w 2 tygodnie zrobić? No to w tamto by się też dało w 2 tygodnie. Mam wrażenie, że tego czarnego marszu po prostu przestraszyli się. A w ogóle mnie nie obchodzi, czego się przestraszyli. Ja jak się boję, ale mnie ktoś wynajął, że mam stać na warcie, to stoję na warcie. Przestraszyliście się, chłopcy, to trzeba było nie brać głosów wyborczych, nie obiecywać. No przestraszyli się. Mężczyzna przestraszony jest odważny dlatego, że pomimo strachu trwa na posterunku. Na tym odwaga polega. A pan tu mi mówi, co to ma być usprawiedliwienie, że się przestraszył, a ile razy ja się przestraszyłem? Proszę pana, samochodem jadę, się przestraszyłem. Że przegrają. Robię? Puszczam kierownicę i wychodzę, no jadę dalej, mimo że się przestraszyłem. Dokładnie. No, a teraz do polskich kin wchodzi film Nieplanowane. Miałem zaszczyt ten film oglądać, okazję. Niesamowity film właśnie o no, walce z aborcją. Jest to o... pani Abby Johnson, która była kiedyś kierowniczką kliniki aborcyjnej, która później przeszła na, zostaje działaczką pro-life. I w tym filmie jest najważniejsze przesłanie tego filmu, to jest to, że my z reguły jako katolicy, jako chrześcijanie potępiamy tych ludzi, którzy dokonali aborcji. A no, pokazane jest w tym filmie, że żeby właśnie okazać się miłosierdzie, bo oni są już wystarczająco potępieni, zepchnięci do narożnika. I jakby no, ten film pokazuje, że, bo to też można przenieść na inne płaszczyzny, że my jako katolicy, naród jest podzielony tutaj. Mamy świadomość, że jest lewa strona prawa i tutaj no, diabeł po prostu zbiera żniwo, bo my nie potrafimy sobie zjednoczyć się
I tutaj no, jest nasza bolączka naszego narodu, że tylko jednoczymy się, jak są jakieś wielkie kryzysy, jak wybucha wojna. Jak pan to widzi, proszę pana? Pół godziny temu nagrywałem reklamówkę do tego filmu. Ja go zupełnie inaczej obejrzałem od pana. Tam się nie pochylałem nad nikim z miłosierdziem. Obejrzałem historię. Do kina nie wiem, czym poszedł ja akurat na ten film, ale zachęcałem do kamery wszystkich, którzy uważają o sobie, że mają dobre serca i roztropny umysł, tylko są po przeciwnej stronie. Ja gadam z takim Rudnikiem. Andrzej Rudnik, komunista, redaktor z Radia Koszalin. Przez wiele lat prowadziliśmy przegląd prasy w Radiu Koszalin, teraz na YouTubie. I ten niereformowalny beton komunistyczny doskonale mi się z panem Andrzejem Rudnikiem rozmawia. Lubię go. Kolegujemy się, przyjaźnimy może za dużo, bo na odległość przez tyle lat i on jest o pokolenie starszy ode mnie. Ale nie da się tego betonu przebić na przykład w sprawie aborcji. I to jest ogólnie, wydaje mi się, dobry człowiek o szczerym sercu, tylko no, jakoś nie sposób mu tego wytłumaczyć. Reklamując ten film, o którym wam wspomniał, zrobiłem takie wyzwanie do kamery dla tych wszystkich, którzy mają dobre serca i roztropny umysł, żeby oni go sobie obejrzeli i potem pogadamy. Bo nie da się, to nie jest film drastyczny. Tam się nie leje na ekranie krew tak jak w tak. byle jakim horrorze. To jest nawet we fragmentach słodki film. Tylko on pokazuje, jak to wygląda i zmienia człowiekowi perspektywę. Ja jestem beton, jeśli chodzi o aborcję, natomiast przeszedłem jeszcze dalej, już za betonową ścianą teraz stoję po obejrzeniu tego filmu. Jedna scena mnie poruszyła, jedna jedyna, proszę pana, scenka, kiedy pokazano mi na USG, jak wygląda aborcja. Jak dziecko walczy. Zaraz na początku filmu, tak? Jak to dziecko w łonie matki walczy, kiedy tam odkurzacz wsadzają rurę i po rączce, po główce rozrywane na kawałki odsysają. To jest czarno-białe, USG, prawie nic nie widać. Państwo widzieli kiedyś USG swojego brzucha, lekarz tam mówi, ma pan coś tam, a ja nic nie widzę, mam kreski widzę. Więc na USG bardzo delikatnie pokazane, jak walczy dziecko o życie w łonie matki. Zmienia to perspektywę, jeżeli ktoś ma dobre serce i roztropny umysł i coś takiego zobaczy, to ja chętnie z państwem potem pogadam. I co, zmieniłeś zdanie w sprawie aborcji, czy dalej uważasz, że w niektórych przypadkach wolno to zrobić? Coś takiego? Rozrąbać psa na kawałki w niektórych sytuacjach, bo pies bestia. To psa bierzemy, żeby go uśpić. A dziecko w łonie matki rozrywamy na strzępy i wylewamy do kibla. Psu byś tego nie zrobił, kotu byś tego, jakbyś zobaczył mnie, że gołębia tak traktuje, to bym do więzienia poszedł. Właśnie bronią psów, a jeżeli chodzi o dzieci, tutaj jest, no jest po prostu przepaść. Trzeba się za nich modlić, ja z miłosierdziem bym się pochylał nad tymi osobami o roztropnych mózgach i dobrym sercu, tylko one kompletnie chyba nie kojarzą, co to jest. No tak, ale jeszcze wrócę do tego tematu, no, że Polska jest podzielona i że no, mamy jednak taki jest, taki panuje u nas, przynajmniej u mnie. Często uważam się za lepszego, bo jestem katolikiem, bo jestem nawrócony, a no, pamiętam też no, kilka lat. No jest pan lepszy. No tak, ale też... W tej dziedzinie, no. To, nie chodzi, to niekoniecznie grzech pychy, jak pan ocenia, że jest pan lepszy. W dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście, to jest, ma pan no rację. Ale często jest tak, że no, widzimy na forach, że po prostu ludzie na siebie krzyczą, drą się. Mhm. Nie ma tego pojednania. Ktoś powinien tutaj, nie wiem, podać pierwszy rękę, no ale niestety to się nie dzieje. To jest od wieków, tak? Tutaj Polska zawsze miała ten problem, że jest podzielona. Czy jest jakiś ratunek, żeby Polska się zjednoczyła? Niekoniecznie ktoś powinien podawać pierwszy rękę. Ja lubię moją frazę wszyscy won. I to jest fraza w pewnym sensie biblijna. Tylko w przypowieści tam, to w Dziejach Apostolskich chyba jest napisane, czy gdzieś tam, że mają pójść, nawracać, dokonać próby, ale popiół strzepać. W razie czego otrzepać sandały z prochu i to na oczach tego dziada, z którym nie chcemy rozmawiać, nawet pyłu nie chce mieć, rozumiesz, swojej wioski, dziadu, i odejść. Są sytuacje, w których Kościół zaleca separację. Nie możesz się z tym człowiekiem dogadać, nie podawaj mu ręki na siłę. Nie z każdym warto, z diabłem na przykład nie wdawaj się w dyskusję. Jeżeli ten człowiek jest opętany i już takie rzeczy opowiada, że nie chcesz tego słuchać, odseparuj się od niego, a nie na siłę ciągle i jeszcze im rękę podać i jeszcze. Kiedy Pan Jezus mówił, żeby nastawić policzek drugi, tam nie jest nigdzie napisane, żeby wziąć po pysku. Bo często zarzut drugiej strony jest taki, Pan jest taki słaby katolik, Panie Cejrowski, Pan nie nastawia drugiego policzka. Nastawiam, tylko ja tak nastawiam, nie? Tu żeś mnie walnął, to ja tak nastawiam i weź opamiętaj się.
walnąłeś mnie tu, rozumiesz? No w nerwach byłeś. Teraz się opamiętaj, jak się nie opamiętasz, to pff, fanga od razu. Pan Jezus nie sądzi, żeby namawiał do frajerstwa. Na pewno nie. Więc zgoda w narodzie i pojednanie w narodzie niekoniecznie jest wartością. Komunistów moim zdaniem należy wytrzebić, przegnać za granicę. Wszyscy won. To samosądy, pan mówił pięknie, tutaj się wypowiadał jakiś czas temu. O samosądach? O sądach, których ludzie, którzy pracują w sądach. A, to ja mówiłem, sądy i samosądy, to miałem taką frazę przez wiele lat, mówiłem, jeżeli sądy nie działają poprawnie, czyli nie realizują sprawiedliwości, i to musi być niesprawiedliwość zapisaną w paragrafach i ja wykonałem ściśle zgodnie z paragrafem, tylko to musi być tak, ogólne poczucie musi być, że stała się sprawiedliwość. Jeżeli naród tego nie widzi, że w sądach dzieje się sprawiedliwość, jeżeli nie działają sądy, zaczynają się samosądy. I niedziałanie polskich sądów prowadzi do samosądów, nieuchronnie. I kiedyś ludzie stwierdzą, że tam się nie da nic załatwić, sam pójdę to załatwię. I to jest niedobrze. Powinno się odbywać w sądzie, no jak nie działa. Podróżuje pan po całym świecie? Nie, do Azji nie jeżdżę. Nie lubię Azji. Nie znam się na Azji. Skupiam się na dwóch Amerykach. No byłem tam w 60, może 70 krajach, ale nie zbieram ich jak kropki na mapie. Do Rosji nie jeżdżę. Nie lubię. W Niemczech bym nie chciał być. I od wielu lat udało mi się nie być. Są miejsca, nie po całym świecie. Są miejsca, których nie lubię, no to nie jadę. No. Mówię to w kontekście, wypowiada się pan w sprawie buddyzmu. Bardzo mi się to podobało w takim sensie, że no, byłem członkiem katolickiej wspólnoty Mamre i tam uczęszczamy, zawozimy młodych ludzi na msze z posługą egzorcysty i ksiądz Ran. Inni kapłani, egzorcyści często uwalniali właśnie młodych ludzi z tego typu, jakiś z jogi i tego typu rzeczy. No i ten właśnie buddyzm, pan tutaj jasno to przedstawił, cały ten problem. Kawa na ławę i nie było z tym problemu, oczywiście był atak i tak dalej, no bo nie ma co się dziwić, że tutaj wielkie oburzenie było z tej strony. Ale ma pan świadomość takich zagrożeń duchowych. Wkrótce będziemy obchodzić, w cudzysłowie oczywiście, no bo to przychodzi, młodzi ludzie obchodzą głównie to święto Halloween, które też na pewno ma pan świadomość, że to jest przez wyznawców satanistów, jest to bardzo ważne święto dla nich. No i ta moda z zagranicy niestety tutaj zniewala naszą młodzież, nasze dzieci. Może jakaś opinia pana na ten temat właśnie do młodych ludzi, żeby jakiś apel wystosować? Tam do młodych ludzi to ja nie wiem jak mówić. Buddyzm zrobiłem poprawnie po dziennikarsku. Najpierw się naczytałem dużo i potem zrobiłem krótki, w 23 minutach więcej nie da rady, encyklopedyczny wykład z buddyzmu. I wobec tego encyklopedycznego wykładu z brytyjskich, dobrych, nowoczesnych encyklopedii wyjęte informacje. Były protesty. Sami buddyści się oburzali na własną religię, na to, co mają wpisane w swój Koran. To na to się oburzali, że ktoś to głośno powiedział. To albo oni nie mają świadomości, w czym są. Albo są zniewoleni, tego nie widzą. Albo... Oszukują. Oszukują, tak. Świat na zewnątrz, że tu się modli grają do demona, a na zewnątrz jak ktoś powie, że on się modli do demona, to on pluje na tę osobę, która poinformowała świat o tym. Więc zrobiłem prosty wykład encyklopedyczny, jeszcze sobie wziąłem dwóch. Teoretyka, pana profesora od buddyzmu i praktykującego mnicha. I oni do kamery odpowiadali na moje grzeczne pytania. I za to bęcki dostałem w internecie, z czego się bardzo cieszę. Dobrze, poprawnie zrobiony odcinek, puszczany po kryjomu. Ale kto miał usłyszeć, to usłyszał na pewno. Na uniwersytetach puszczają po kryjomu. Natomiast... Kwestia Halloween. No tak, no co pan będzie młodzieży tłumaczył? To jest, bardzo jest trudno tłumaczyć. To musiałby jakiś zawodowiec zrobić, egzorcysta na przykład. W Starym Testamencie jest wyraźnie powiedziane, żeby się nie bawić w czary. Zmarłych pochować i zostawić tam ich w spokoju, a nie wywoływać duchy. Dlaczegoż to? Bo one są szybsze od nas, demony. Mają wyższe IQ, potrafią przenikać przez ściany, poruszać przedmiotami, potrafią robić rzeczy, których ty, człowieku, nie potrafisz. I teraz co? Zawołasz takiego gościa, to tak jakbyś stanął do szachów z mistrzem i w ogóle próbował grać. Kompletnie bez sensu. Tak jak ty, kruchutka dziewczynka, byś próbowała się na rękę z takim gościem zmierzyć. Przegrasz. A demon do tego jest zły i groźny. Więc jak się wdajesz w jakieś kontakty z nim, to on szybciej myśli od ciebie, zanim usta otworzysz, już wie, co chcesz powiedzieć, wie, jaką masz słabiznę i potrafi zrobić takie sztuczki, przed którymi się nie osłonisz, bo ci się nagle pojawi za plecami. Naprawdę chcesz uczestniczyć w czymś takim? No, ja bym się bał. I to byłby dobry strach. Podróżując pan po wielu, po
po wielu krajach właśnie, no też ma pan świadomość, że na przykład maski są bardzo niebezpieczne. Wiele rzeczy ludzie mają w swoich domach, które są po prostu czczone. Są, przywiozłem kiedyś maskę z Afryki, bardzo mi się podobała, hebanowa maska w stylu egipskim, a wziąłem ją z Namibii. To jest, Egipt jest tu u góry w Afryce, a Namibia jest dokładnie tam, gdzie RPA na dole. I to mnie zadziwiło jako antropologa, że kształt tej maski, stylistyka oczu i wszystko, to, że to było egipskie. Mówię, jak ona tak daleko tu przyszła? Skąd to się mogło wziąć? Czy jakieś plemię z Egiptu wywędrowało? Ci faraonowie, którzy w którymś momencie znikają i zostaje tam badziewie i w tej chwili wlał się kompletnie, nowa krew się tam wlała, Arabia się wlała na puste miejsce. Dokąd oni odeszli? Co, UFO ich zabrało? No i jak zobaczyłem tę maskę w Namibii, mnie zafascynowało, to zabrałem ją do domu i proszę pana, spać nie mogłem, nie wiedziałem czemu. Zaniepokojony, jak przechodziłem z pokoju telewizyjnego do kuchni, za każdym razem spoglądałem na tę maskę, że miałem wrażenie, że ona się gapi na mnie. Odwróciłem, nie pomogło. W końcu musiałem do domu egzorcystę wezwać, żeby on to zutylizował. Bo też ostrzegam państwa, jak państwo mają taki trefny przedmiot, to nie można go po prostu wyrzucić po ludzku. To musi specjalista zrobić, bo jak zakopiesz, za 100 lat ktoś wykopie. To tak jakbyś komuś podrzucił puszkę z tyfusem. Zakręciłeś, schowałeś cały swój tyfus w siebie, albo trąd zdrapałeś, zamknąłeś w słoiku i zakopałeś do ziemi. Niedobrze, bo ktoś wykopie i się zarazi. I teraz zwykłe spalenie czasami nie pomaga. Dałem to w torbie egzorciście, powiedział i przyszedł do mnie do domu, modlił się wiele godzin. Z 8 godzin żeśmy się modlili, z niepokalanowa przyjechał. To są poważne rzeczy. I skończyło się, a maskę musiałem oddać fachowcowi. Do zniszczenia, tam, do zniszczenia fachowo. O polityce pan ze mną nic nie gadał, a tu sobie wynotowałem jedną rzecz. Zaraz zapytam jeszcze pana, tylko chciałem zapytać, no bo zawsze mnie interesowało, skąd u pana taka silna wiara, no bo... A po mamusi, proszę pana, po czyli... ojcu mam wszystko, a po mamusi mam wiarę. Czyli mama, wyniósł pan z domu swoją wiarę, tak? Nie wiem, czy wyniosę, mamusia mi wsadziła. Wynieść to oznacza, że człowiek wziął coś, a ja tam specjalnie się nie rwałem brać, tylko tak po prostu w domu było. Tak jak w domu pachnie naftaliną. To pan nie musi mieć w kieszeni, całe ubranie panu cuchnie. Ja cuchnę kruchtą. Od urodzenia. Przesiąkł pan. Od urodzenia cuchnę kruchtą i to mam po mamusi, natomiast po ojcu mam rozrywkę, tam kolorowe koszule, tam sposób mówienia, ekspresja ruchów, to mój tatuś. On show. Tak, on był menadżerem Czesława Niemena, Maryli Rodowicz, tam Skaldów, no to co. I potem na emeryturze, jak już był, ja dostałem pierwszy angaż do telewizji, powiedziałem, ojciec, wychowałeś kilku artystów, to teraz wychowaj swoje dziecko na artystę. Skoro dostałem taki angaż, mam tam jakiś talent, w radiu występowałem, to mi pomóż, poprowadź mnie. I ojciec najpierw mnie wychowywał jako swojego syna. To co najważniejsze. A potem jako artystę. Tak jak wychowywał kiedyś Niemena. Tak, uczył mnie różnych rzeczy. Ojciec był impresario, sam nie był artystą, ale te wszystkie te kolorowe rzeczy od Cejrowskiego, nadekspresja ruchów, inne, to po tatusiu mam, a religię po mamusi. Panie, proszę pana, jak się pan odniesie do niedawno były wybory parlamentarne? Pana... Kompletnie bez znaczenia są wybory w tej, jak to się mówi, ordynacja, o, tego słowa mi brakowało. W tej ordynacji, która jest teraz, to jest kompletnie bez znaczenia. Ona promuje tych, którzy już tam są w środku, nie sposób wejść komuś z brzegu i lojalność jest zogniskowana na liderze, który nas zapisał na liście partyjnej, a nie wobec wyborcy. Czyli ja pana proszę, żeby pan na mnie zagłosował, ale potem muszę słuchać Jarosława, który mi wydaje rozkazy, bo on mnie wpisał na listę. Czyli ja dzięki Jarosławowi jestem tutaj, a nie dzięki panu. No, kompletnie pomylony. Ale wynotowałem sobie coś z internetu ciekawego. Jak ja coś o polityce mówię, szczególnie w kontekście wyborów, to mam przechlapane, cokolwiek zrobię. Uwaga, wynotowałem sobie trzy różne rzeczy. Specjalnie dla pana to przygotowałem. Widzi pan w Realu TV jest napisane? Widzi pan? Dziś. I wynotowałem sobie takie. Cejrowski ma przekichane, cokolwiek zrobi. Otóż, kiedy ma twarde, niezmienne zdanie na jakiś temat, to jest źle, bo jest uparty, okopany w swojej pozycji i nie słucha argumentów. Kiedy posłuchałem argumentów na temat Konfederacji, ja byłem okopany twardo i mogę wymienić tysiąc powodów. Tak. Kiedy zmienia zdanie, bo słucha ludzi, śledzi wydarzenia, analizuje na bieżąco, to też źle, bo jest zdrajcą, który wczoraj się nie zgadzał z nami, a dzisiaj zmienił zdanie.
Natomiast gdyby Cejrowski się w ogóle nie wypowiadał o wyborach, to jest tchórz, który mieszka na obczyźnie i ma gdzieś to, co się dzieje w Polsce. Więc proszę pana. Szach i mat. Szach, mat i jeszcze coś trzeciego jest. Czy powiem, czy nie powiem, czy zmienię zdanie, czy nie zmienię, zawsze jest niedobrze. No ale pana zdanie, tutaj dużo osób liczy się z tym zdaniem. W kilku słowach, panie. No liczy się, ale bęcki zawsze dostanę. Ostatecznie, proszę pana, w tych wyborach już naprawdę stałem pod ścianą, bo na PiS nie mogę z powodu aborcji. Jak ktoś mnie okradnie raz, z głosu wyborczego nawet, wszystko jedno, ktoś panu zabierze 5 zł albo pożyczy od pana i nie odda, no to drugi raz mu pan nie pożycza, nie? Więc ja im raz im dałem głos, obiecywali w Radiu Maryja, że zlikwiduję aborcję, mogli to zrobić 14 dni, nie zrobili. No szajs, no to na nich nie mogę za aborcję, no nie mogę, naprawdę, sumienie mi nie pozwala. Konfederacja się pojawiła, tam 1000 powodów, dla których nie mogłem głosować na Konfederację. Ale jeszcze w takim naporze w Polsce jest takie myślenie, że no, na kogoś musisz, bo jak nie zagłosujesz na PiS albo na Konfederację, to komunistom pomagasz. Dokładnie. I sytuacja bez wyjścia i pad. I w końcu, jak sam wreszcie w domu byłem, nie słuchałem listów od państwa, przestałem to czytać, bo mówię, to... Jestem bez wyjścia. Jak na PiS zagłosuję, to ci mnie zbiją, a ja też nie mogę. Na Konfederację też za bardzo nie mogę, ale tam ci mnie zbiją. Jak w ogóle nie pójdę, to też nie tego. Jesteśmy w opresji. Powiem państwu tak, głosowanie na mniejsze zło, przypomniałem sobie własne zdanie, to jest nadal głosowanie na zło. A człowiek nie powinien nigdy głosować na zło. Więc jeżeli do wyboru jest tylko mniejsze zło, to nie głosujesz na takich ludzi. Wtedy co robimy? Nic. Co robił Pan Jezus, kiedy rzucali na Niego oskarżenia? Milczał. Milczał. Rysował palcem jakieś rzeczy na piasku. Milczał. Piłat Go prosi, no co, nic nie powiesz? Milczał. Są sytuacje, w których mężczyzna milczy, bo nie ma dobrego słowa, nie ma dobrego głosu wyborczego. I ostatecznie, wie Pan, nie poszedłem. I ludzie mówią, zmarnowany głos. Nie! Za komuny myśmy nie chodzili do wyborów i to też jest sygnał. Nie chodziliśmy, bo nie było żadnego dziada, na którego uczciwie można postawić kreskę. Następnym razem może pójdę i podrę tę kartkę wyborczą, żeby sygnał był wyraźniejszy. Gdyby nas było wielu, 40% ludzi nie poszło do głosowania. My się cieszymy, że 60% zagłosowało, natomiast 40% nie poszło. To jest istotna grupa, część z lenistwa, ale to też jest istotne, że mamy 40% leniów. Czyli partia, która zachęcała, żebyście wyszli z domu zagłosować, nie zachęciła skutecznie. To jest kolosalna grupa społeczna. A wśród tych leniów był też zupełnie nie leniwy, tylko aktywny Cejrowski, który stwierdził, moje sumienie mi nie pozwala na żadnego z tych dziadów oddać głosu. Czyli nie było wersji mniejsze zło, tylko nie głosuję. Mniejsze zło można wybierać, to Jan Paweł II uczył, kiedy mamy przed sobą ustawę aborcyjną, już spisaną. Ona nie jest idealna. I jest dylemat taki, czy ja na coś takiego mogę zagłosować, bo jednocześnie dopuszczam aborcję eugeniczną. Jeżeli nie ma innej oferty na stole i ta ustawa jest zła, ale poprawia sytuację odrobinę chociaż, to masz obowiązek zagłosować. To Jan Paweł II tłumaczył na temat, dokładnie o aborcji wtedy mówił. Natomiast w tej sytuacji, w której ja byłem, to zdecydowałem świadomie i aktywnie nie zagłosować. I zaraz dostanę bęcki od jednej grupy, od drugiej i od trzeciej. Trudno się mówi. Proszę pana, no zapraszam pana na Marsz Niepodległości 11 listopada. Będziemy również szli z różańcami w ręku, będziemy omadlać właśnie, aby nasz naród się zjednoczył, aby tutaj wiara przetrwała w naszym narodzie, żeby się odrodziła wręcz. Jako założyciel Wspólnoty Żołnierzy Chrystusa mówiliśmy o różańcu, męskim różańcu. Pan tutaj jest naszym autorytetem i orenduje pan nam, także tu jest ten blaszany. Męski różaniec żołnierzy Chrystusa, to jest prezent od naszej wspólnoty dla pana. Bardzo proszę. Proszę pana, nieźle zrobiony, może by ręcznie robimy te różańce. Nabojem, bo one wiem, że są puste. Metalowe. Ale puste w środku. Następnym razem powinien być cięższy i żeby były pełne, żeby się dało przyładować. Będzie wersja bojowa. Bojowa, krucyfiks doskonały. To jest też inaczej się trzyma. Ja mam taki różaniec, który Benedykt XVI, nie oddam panu go, specjalnie dla mnie piękny. Pobłogosławił. Jakby mi się coś stało podobny w czasie krzyż. Jazdy samochodem albo jakbym samolotem spadł do wody, no to tam zostałem namaszczenie.
w sytuacji, kiedy nie ma wyjścia, nie? Natomiast ten, tak, bym go widział, że to powinno być trochę cięższe, to się wtedy wymienimy za rok. Zrobimy wersję bojową. Natomiast jedno o męskości jeszcze bym chciał powiedzieć, właśnie, jeśli pan pozwoli. Oczywiście. Na temat Różańca zeszłorocznego, kiedy tam byłem i stałem i nie ruszał ten marsz bardzo długo. Tam, nie wiem, czy to panowie dopuścili, czy same się zgłosiły, babeczki przyszły. Tak, bo dołączali się ludzie do nas. Trzeba tego, moim zdaniem, pilnować. Robiły na mnie wrażenia filmy na YouTubie, gdy panowie stali jak wojsko w równych szeregach. Natomiast z zeszłego roku jakieś babeczki się brały za mikrofon i zaczęły modlić. To jest inny różaniec. Tak jak mówię, moja mamusia, moher, idzie do kościoła, starsze panie mają swój różaniec. Jak to jest męski różaniec, to ja chcę słyszeć tylko męskie głosy w równym chórze. Ma być generał, który przemawia i mamy stać w równych szeregach. Zeszłego roku się trochę właśnie źle czułem z tego powodu, że się rozsypało. Pierwszy raz, znaczy dołączyło dużo osób, no bo marsz był, wiadomo, wszyscy ludzie chcieli dołączyć, więc nie robiliśmy im problemów, ale na męskim różańcu zapraszamy pana na męski różaniec pierwszą sobotę, gdzie są sami mężczyźni, gdzie równym tonem idziemy, równym krokiem. Bardzo mi się to podoba, także tylko powinniśmy wychodzić na ulicę też. Wychodzimy na ulicę, to męski różaniec jest na ulicy. A na ulicy. Wychodzimy z kościoła, przez Stare Miasto, przy Świętej Anny. My powinniśmy w naszych czarnych marszach często wychodzić na ulicę i czasami bez okazji. Co panowie tu robią? Przyszliśmy się pomodlić. Tak jak pod figurką majowe się odprawia u nas nad jeziorem 11, jest różnych kapliczek dookoła jeziora i się po prostu majowe. I nikogo to nie dziwi, nikt nie protestuje. To a my wyszliśmy różaniec zmówić, ale czemu tutaj? A bo tak, ale tutaj jest u siebie urząd. No i to jest nasz urząd i właśnie zmawiamy, bo nam się nie podoba ten urząd i zmawiamy różaniec za nich. Niech pan poszuka w internecie, może wam pokażę po tym programie adres. Koleżanka w Ameryce mi opowiedziała historię sprzed lat chyba 10. Była ta mordownia aborcyjna, oni mówią klinika, w klinice się leczy, a nie zabija, na granicy z Stanów czy województw w Ameryce. I zeszło się trzech księży z tych trzech diecezji, czy tam okręgów, czy parafii, wszystko jedno, nie pamiętam w szczegółach historii, bo nie przygotowałem się do niej. I oni się modlili modlitwą egzorcyzmującą. I ta Buda się spaliła, proszę pana, pod wpływem tej modlitwy. Trzech biskupów, trzech egzorcystów. Jakby się biskupom nawet pomocniczym chciało przyjść i przed taką budą aborcyjną po prostu pomodlić, przyszedł w pełnym stroju i jest ich nagle trzech i się modlą, siła modlitwy. Nikomu się krzywda nie stała, tylko się Buda spaliła. Ciekawe. Ale tak samo właśnie było w tym filmie świadectwo, jak modlili się w czasie właśnie wykonywania aborcji, ktoś nie dojechał, tak kto było, mój tak. Samochód się zepsuł, także modlitwa ma wielką moc. Jeszcze tylko dwa słowa, proszę. Bo odradzają się męskie wspólnoty w narodzie naszym. To dobrze. Żołnierze Chrystusa, wojownicy Maryi, rycerze Jana Pawła II. Podoba się to panu, rozumiem, i jest pan tutaj... Bardzo mi się podoba, ale powiem panu z zewnątrz, bo ja jestem akurat samotnikiem. Moim patronem jest święty Antoni Wielki z Egiptu, pustelnik. I on żył w takim świecie jak ja, to był biznesmen z bogatej rodziny, miał pola, sprzedał wszystko, siostrę wyposażył, poszedł na pustynię i stąd monastyry powstały, czyli takie życie monastyczne, czyli że ktoś się sam zamyka i daleko od innych. Ja nie jestem wspólnotowy, a jeżeli wspólnotowy, to w ciszy, tak. Ja nie lubię ludzi. Ja mam tyle ludzi, występuję dla nich, pracuję, tu przychodzę do pana. Odpoczywa pan sam po prostu. I ja potrzebuję posiedzieć w ciszy, nie lubię we wspólnocie. Modlić się też nie lubię we wspólnocie. Wolę, jak ta wspólnota jest, tak jak u świętego Antoniego Wielkiego. On im mówił, idź tam za górę i potem idź za drugą i tam se znajdź jaskinię. A ten jego uczeń mówi, i miał tych uczniów tam 1000. Mówi, ale kiedy mam do ciebie przyjść? W ogóle nie przychodź. Tam się módl. Tylko przyjdź wtedy, jakbyś już nie mógł wytrzymać i chciał odejść. To wtedy przyjdź i się zamelduj. I on tam siedzi 8 lat i po 8 latach do niego przychodzi święty Antoni. Co, jeszcze tu siedzisz? No jeszcze siedzę. To siedź dalej. I wracał do siebie. Więc ja tak na odległość we wspólnocie lubię być. Ale daje pan świadectwo wiary, bo wiemy, że to jest bardzo potrzebne w tych czasach, jako mężczyzna, który twardo stąpa po ziemi, Polak, katolik. Proszę pana, raz odmawiałem różaniec do granic, była taka akcja, w taki sposób, że stałem na prerii i mówiłem na głos z tymi ludźmi, którzy w tym czasie mówili w Polsce. Ja byłem wtedy daleko na prerii, włączyłem się, mówiłem normalnie na głos, tak jakbym to mówił w Polsce, tylko że byłem zjednoczył sam, się nikt pan mnie z nami. Nie słyszał, nikt mnie nie widział, sobie sam stałem. Bardzo panu dziękuję. Ku chwale ojczyzny. Ku chwale ojczyzny.
Moim Państwa gościem był Pan Wojciech Cejrowski, dziennikarz, podróżnik, fotograf, autor wielu książek, a przede wszystkim Polak katolik. No Bardzo Panu jeszcze Pana dziękuję. ojciec mój zrugał, mówi ple, ple, ple. Pamiętaj, synu, mówił Stanisław Cejrowski, świętej pamięci już. Tak żyj, żeby wystarczyło na Twoim nagrobku samo nazwisko. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.